Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą o modlitwie. Jak skutecznie się modlić, ale od razu na wstępie uprzedzam, jakiegokolwiek byś był czy była wyznania odłamu religii czy całkowicie bez religii, możesz ten film oglądać spokojnie. Nie będę Cię namawiał na żadną religię, nie będę Cię namawiał na żadne wyznanie. Nie będę Ci tu wciskał żadnej indoktrynacji ideologicznej. Nie ma lepszych, gorszych wyznań, nie ma lepszych, gorszych religii. Są lepsi, gorsi ludzie, bardziej mądrzy, mniej mądrzy, bardziej rozwinięci duchowo, mniej duchowo. Wszystkie religie są równie dobre, wszystkie wyznania są równie dobre. Wszystko zależy od tego, od człowieka. Dzisiaj o modlitwie. Zobaczyłem, tysiące, miliony, dziesiątki milionów ludzi na całym świecie się modlą. Jakoś nie słyszałem, żeby dziesiątki milionów ludzi były wysłuchane, były szczęśliwe, żeby ich życie było usłane różami. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, przynajmniej według mnie, modlą się ci ludzie nieprawidłowo. Jak powinna wyglądać modlitwa? Tu może nawet nie bardzo chodzi o słowa, tylko o sposób, w jaki się modlisz. Na koniec podam Ci jedną modlitwę, którą uważam za niezwykle skuteczną i będzie to modlitwa odpowiednia dla wszystkich wyznań religii. Ale teraz o technice modlitwy. Ludzie idą do swoich świątyń, klepią te modlitwy bezmyślnie, patrząc przy okazji, jak sąsiadka się ubrała, czy tamten facet z przodu, jaką ma dziwną fryzurę. Taka modlitwa nie działa. Modlitwa musi być odmawiana w pełni skupienia i z pełnym zrozumieniem. Jeżeli katolik mówi Ojcze Nasz, to nic nie znaczy. Ale jeżeli w tym momencie uświadomi sobie, w pełni sobie uświadomi i poczuje to, że jest dzieckiem Boga, to zmienia wszystko. Jeżeli znowu wyznawca jednej z religii wschodu na końcu swojej modlitwy mówi pokój i szczęście dla wszystkich istot, to nic nie znaczy. Jeżeli poczuje w sobie, wzbudzi w sobie to poczucie, tą chęć, to po prostu niezachwiane pragnienie, aby wszystkie istoty żyły w pokoju i były szczęśliwe, to zmienia wszystko. Rozumiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, żeby modlitwa była w pełni intencyjna, odmawiana z pełnym zrozumieniem i głęboko, z pełnym poczuciem duszy tego, o czym mówi, o co prosi, co jakby zgłasza swojemu Bogu. Jak to zrobić? Są pewne sztuczki, są pewne triki techniczne. Podpowiedzi jest pełno dookoła, tak jak zresztą w każdym innym temacie, natomiast my ich nie widzimy. Chciałbym Ci na niektóre z nich zwrócić uwagę. Na świętych obrazkach, tak zwanych świętych obrazkach, widzisz dzieci czy świętych rozmodlonych, patrzących w niebo. Czy myślisz, że święty Augustyn czy święty Tomasz wyobrażali sobie Boga jako istotę mieszkającą na chmurkę i patrzyli na jego domek? Nie. To jest podpowiedź. W momencie, kiedy w trakcie modlitwy czy medytacji podnosisz oczy do góry, aktywizuje się twój płat czołowy. Płat czołowy mózgu, który odpowiedzialny jest za przeżycia metafizyczne. Na innych obrazkach widzisz osoby modlące się, ręce złożone z przodu, równo. Dlaczego tak się dzieje? Po co te złożone ręce? Wiesz dlaczego? Takie ręce, dłonie, płaskie dłonie, złożone ze sobą, ustawione w osi ciała, najlepiej przed twarzą, pomagają w synchronizacji półkul mózgowych. A to też pomaga w skupieniu, pomaga w pełniejszym odczuwaniu tego, co się dzieje, tego, co istnieje. Zajdźmy do innego kręgu kulturowego, zajdźmy do islamu. Jak modlą się Mahometanie? Lekkie wspięcie na stopy, opad napięty,
klękają, następnie twarz do ziemi i z powrotem. Po cóż tak robią? Oddają cześć swojemu Bogu, tak, ale też zasięgając wiedzy z innych kultur, z innych regionów świata, to jest ćwiczenie, które pomaga w pełnej synchronizacji wszystkich czakr. A wtedy pełniej istniejesz, więc pełniej możesz się modlić. Pełno jest podpowiedzi, dużo jest ich dookoła, postaraj się je znaleźć. Natomiast najważniejsze to jest ta pełna intencyjność, pełne zrozumienie tego, co mówisz i pełne poczucie tego, co mówisz. Przejdę teraz do obiecanej modlitwy. Dobrej dla wszystkich wyznań, wszystkich kultur, wszystkich odłamów, ponieważ jest to modlitwa bez słów. Modlitwa zawierzenia, modlitwa przebywania w obecności Boga. W jakiejś książce, niestety nie pamiętam już jej tytułu, przeczytałem bardzo mądre zdanie. Trzy etapy modlitwy. Pierwsza, ty mówisz, Bóg słucha. Trochę wyższy etap modlitwy, Bóg mówi, ty słuchasz. Najwyższy etap modlitwy. Przebywasz w obecności Boga, a On w obecności Twojej i przebywacie bez słów. Znajdź sobie ciche, spokojne miejsce, gdzie nikt ci nie będzie przeszkadzał. Możesz zapalić świecę. Ogień jest bardzo pomocny w modlitwie. Odsyłam cię tutaj do mojego filmu Tajemnica Ognia, więcej tam o ogniu. Zapal świecę lub inny płomień. Wpatruj się w ten płomień. Odrzuć wszelkie myśli, wszelkie uczucia. Odrzuć wszystko. Wpatruj się w płomień. Po kilku minutach poczujesz tą obecność. Przebywaj w obecności Boga, jakkolwiek Go nie nazywasz. Nie musisz nic do Niego mówić. On nie musi nic mówić do Ciebie. Wasza wspólna obecność wiele zdziała i wiele zmieni. Tyle na temat modlitwy. Przypominam Cię, że możesz u mnie zamówić profesjonalny horoskop wedyjski, również wspomaganie energetyczne, w tej chwili ze względu na COVID też zdalne. Zapraszamy Cię na inne moje filmy. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.